Cześć, dzisiaj znów pokażę Wam, jak ozdobić starą szkatułkę, także zapraszam Was do oglądania. Jeśli chodzi o szkatułkę, to z tego co wiem, to przez długie lata leżała w piwnicy i niestety to jest na niej widoczne. Dodatkowo jej wieko zostało wcześniej zeszlifowane, nie przeze mnie, i zostało też zeszlifowane troszkę za mocno, przez co pojawiły się drobne ryski, także na pewno będę je uzupełniać. Pierwsze co robię, biorę papier ścierny o bardzo niskim uziarnieniu. U mnie jest to papier o numerze 180 i zaczynam szlifować. Jak widzicie, przednia część szkatułki została już zeszlifowana. Niestety ten trzymak do papieru ściernego u mnie się nie mieścił, także ja wymyśliłam coś innego, aby łatwiej mi było szlifować. Mianowicie wzięłam starą gąbeczkę do piłowania paznokci, nakleiłam na nią dwustronną taśmę klejącą. A na tą taśmę nakleiłam kawałek papieru ściernego. Obracam szkatułkę i jak widzicie, bez problemu mogę szlifować. Gdy papier ścierny się zużyje, wystarczy, że go odkleję, ponownie przykleję dwustronną taśmę klejącą, a na nią papier ścierny i dalej mogę szlifować farbę. Na troszkę lepszej kamerce, ona ma sporo tych nierówności i luk, które będę musiała... Jak widzicie, jest... która składa się tylko z dwóch składników. Pierwszym składnikiem są wióry z drewna, natomiast drugim jest klej czarodziejski. Niestety u mnie ta mieszanka się nie sprawdziła i gdybym teraz robiła tą szkatułkę, to na pewno kupiłabym tą szpachlę, a nie robiła jej w domu. Ponieważ tak jak mówię, u mnie się ona nie sprawdziła, także jeśli macie taką szkatułkę i chcielibyście ją odnowić, to polecam Wam właśnie kupić taką szpachlę, a nie robić ją w domu. Ewentualnie użyjcie wosku. Później zaczęłam też używać wosku i wosk tutaj się sprawdził dużo lepiej niż ta mieszanka, ale najlepiej będzie, jeśli właśnie kupicie jakiś preparat do uzupełniania ubytków w drewnie. Pomagam sobie palcem, aby dobrze rozprowadzić ten mój preparat, a następnie biorę narzędzie kulkowe i pozbywam się nadmiaru. I tak robię z pozostałymi ubytkami. Po wyschnięciu kleju biorę kolejne narzędzie, tym razem takie bardziej trójkątne, i pogłębiam ornamenty na tym liściu. Następnie zmieniam narzędzie na narzędzie kulkowe i dalej pogłębiam te elementy po to, aby ten liść po prostu lepiej się prezentował. Po poprawieniu liścia dalej uzupełniam ubytki w drewnie. Tym razem do uzupełnienia używam wosku ze świecy. Jeśli chodzi o wosk, to on tutaj się sprawdził dużo lepiej niż ta moja domowej roboty szpachla. Także jeśli nie chce Wam się iść do sklepu, to ewentualnie polecam Wam właśnie zwykły wosk ze świecy. Niestety nie każda taka zwykła świeczka się do tego nadaje, ale to już musicie sami przetestować.
Tę, którą ja używam, akurat już wcześniej sprawdziłam i ona tutaj rzeczywiście się nadaje. Także ja po zrobieniu tej szkatułki żałowałam, że nie uzupełniłam tych wszystkich nierówności właśnie używając tylko świecy. No ale już trudno, przynajmniej Was ostrzegę i być może Wy nie popełnicie tego samego błędu, który popełniłam ja. Jak widzicie, świecą zaczęłam uzupełniać ubytki w tym kwiatku i tak samo robię na pozostałych kwiatkach. Czyli świecą zamalowuję je niemal całkowicie. Palcami staram się wepchnąć tą świecę jak najgłębiej do tego kwiatka. Następnie pozbywam się nadmiaru wosku i zaczynam rzeźbić teraz znowu te kwiatki. Staram się właśnie ten wosk wepchnąć jak najgłębiej, a równocześnie pozbyć się nadmiaru tego wosku. Tak się prezentuje skończony jeden kwiatek. Teraz pogłębiam kwiatki na stokrotkach. Jeśli chodzi o stokrotki, to one były najmniej zniszczone. Także tutaj jedynie narzędziem wyłkowym pogłębiam ich płatki. I tak wygląda wieko szkatułki po zeszlifowaniu farby oraz uzupełnieniu ubytków. W tym filmie to już wszystko, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie go. Jeśli Wam się on spodobał, to kliknijcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa!